Przed godziną 9 mężczyzna wjechał osobowym Seatem w Aleję Orła Białego. Po chwili strażacy odebrali wezwanie właśnie do parku miejskiego. Na miejsce ruszyły 3 zastępy. Jak się okazało, kierowca czołowo wjechał w kamienie na zaspie wieńczącej aleję. Przystąpiliśmy za pomocą sprzętu hydraulicznego do ewakuacji kierującego mężczyzny i podjęliśmy akcję reanimacyjną z uwagi na to, że ta osoba była nieprzytomna. Po chwili na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, ale z uwagi na poważne obrażenia mężczyzny nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że tuż przed tragedią kierowca jechał Aleją Orła Białego z dużą prędkością. Policjanci ustalili, że denatem jest 63-letni mieszkaniec Legnicy. Ciało zostanie zabezpieczone do sekcji zwłok, gdzie również wykaże sekcja, czy był pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu. Zdarzenie rodzi przynajmniej kilka pytań. Wiodąca przez Park Miejski Aleja Orła Białego jest bowiem zamknięta dla samochodów. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora.